Cztery oczy. Poranna rozmowa. Radio Opole. Dzień dobry, panie pośle. Witam serdecznie pana redaktora, witam serdecznie radiosłuchaczy. Panie pośle, Ministerstwo Edukacji Narodowej zakwestionowało możliwość nauczania języka niemieckiego równolegle jako języka mniejszości narodowej i języka obcego. Spotkało się to z dość ostrą krytyką ze strony mniejszości niemieckiej. O co chodzi w tym sporze? Proszę nam to tak objaśnić. No właśnie, panie redaktorze. No, przede wszystkim chodzi o, z naszej strony, o dobro dzieci uczących się języka niemieckiego jako języka ojczystego, ale także i tej młodzieży, która na poziomie przed reformą gimnazjalnym, a po reformie w klasie 7 i 8 ma możliwość uczenia się tego języka jako języka obcego. To może brzmi tak troszeczkę dziwnie, ale szanowni państwo, to jest język ojczysty. No tak, ale panie redaktorze, no to musielibyśmy wrócić jednak do historii i troszeczkę powiedzieć o tym, co się stało po 45, jeśli chodzi o, mówi pan, język ojczysty, język niemiecki, mieszkańców zamieszkujących, szczególnie tutaj Górny Śląsk, województwo opolskie, gdzie praktycznie, no prawie że do lat 90. był zakaz nauczania tego języka. Mało to, był także i zakaz używania tego języka nawet w kręgu rodzinnym, czy też w ogóle oficjalnie, więc to był poważny problem i to jest uszczerbek, który staramy się, mając już tą możliwość, z której korzystamy, aby nadrobić te zaległości. I teraz spójrzmy w obecnie obowiązujący system. System jest taki, że na wniosek rodziców młodzież może uczyć się języka niemieckiego jako ojczystego. I z tego korzysta no, kilka tysięcy młodych ludzi, kilkadziesiąt tysięcy nawet, powiedziałbym. Właśnie przeczytałem, że kwestia ta dotyczy 55 tysięcy. Tak, tak. To znaczy może nie w całości wszystkich, bo ten problem dotyczy w momentu, kiedy w gimnazjum albo w klasach od 7 do 8 wchodzi dodatkowy język obcy, prawda? I teraz mamy sytuację, że ta młodzież, dzieci uczą się tego języka niemieckiego i naraz nie mogą skorzystać z tego, żeby zdać ten egzamin z tego języka, żeby pokazać, że go się zna, prawda? My jakby opierając się na, i tu jest cały problem, opierając się na prawie oświatowym i ustawie o mniejszościach narodowych i etnicznych, korzystamy jakby z tej, bo to jest przywilej dla młodzieży mniejszości, nie tylko niemieckiej, bo praktycznie każda młodzież mniejszości, zresztą przed chwilą słyszeliśmy o tym egzaminie maturalnym z języków mniejszości, prawda, i tam łemkowski, ukraiński i tak dalej. Mniejszość niemiecka także korzysta z tego przywileju, natomiast jest także sytuacja, że w momencie, kiedy wchodzi ten drugi język obcy, młodzież korzysta z tego, że może uczyć się tego języka niemieckiego jako obcego i w końcówce, na końcówce gimnazjum, bądź też w przyszłości ósmej klasy, zdawać ten egzamin. I tu jest cały problem, o który chciałbym tutaj mocno zahaczyć, to jest to, że po pierwsze, podstawy programowe, na które powołuje się ministerstwo, one są diametralnie różne i dla nauczania mniejszościowego, bo przecież to jest rozszerzone, i dla języka obcego. A skąd się biorą te różnice? No, Ministerstwo Edukacji jako odpowiedzialne za przygotowanie podstaw, ono tak to skonstruowało, prawda? I dzisiaj jakby one są rozbieżne. Dalej. Ustawa o mniejszości odsyła do ustawy o oświacie, jeśli chodzi o kwestie nauczania. I jeśli byśmy się wczytali, bo wie pan, my słysząc o tym, bo tak naprawdę z oficjalnych dokumentów to mamy tak, z 2009 roku stanowisko Ministerstwa Edukacji wyrażające jakby akceptację równoległego nauczania języka mniejszości i języka obcego. I z drugiej strony pismo Departamentu Kształcenia Ogólnego, które jest skierowane do kuratora śląskiego, bo tam zaistniał ten problem, że nie można jakby tych dwóch przedmiotów łączyć, czyli nauczania mniejszościowego z nauczaniem języka niemieckiego jako obcego. Patrzę na pana redaktora, widzę, że jest pan zatroskany, bo zamieszałem.
Ale tak rzeczywiście jest. Myślę, że tak samo są zatroskani nasi słuchacze. Proszę wyjaśnić, na czym polega wasza krzywda? No, nasza krzywda polega na tym, że proszę sobie wyobrazić, kiedy młodzież idzie od pierwszej klasy ciągiem nauczania języka mniejszości niemieckiego, naraz musi na poziomie szóstej klasy skończyć tą edukację po to, żeby później zdawać ten, jako obcy ten egzamin. I myśmy pytali panią minister Zalewską, pana ministra Kopcia, nawet i pana kuratora opolskiego, żeby nam wskazano podstawy prawne do tego, że nie można łączyć, prawda? Bo my jesteśmy akurat w posiadaniu trzech opinii prawnych, w tym w moim przekonaniu najważniejszej, to jest opinii prawnej Biura Analiz Sejmowych, z której jasno wynika, że ja tutaj mogę nawet zacytować, panie redaktorze, żaden z przepisów nie przewiduje, że język mniejszości nie może być jednocześnie nauczany jako język nowożytny. Co więcej, cele nauczania tych języków, sposób nauczania, a nawet podstawa prawna są diametralnie różne. I następny punkt, jest możliwe, aby uczeń, który uczy się drugiego języka nowożytnego obligatoryjnie, równocześnie uczył się tego samego języka na wniosek w ramach podtrzymywania swojej tożsamości narodowej jako języka mniejszości. I teraz, żeby to wszystko skonkludować, powiem tak, ta możliwość łączenia tutaj nauczania i mniejszościowego, i jako obcego z efektem zdawania tego egzaminu daje młodzieży bardzo dużą szansę dobrego znania tego języka i znalezienia się z tym językiem w życiu, powiedziałbym, dorosłym, na rynku pracy. Zawodowym. Gdzie pan sam zauważa, że dzisiaj jest bardzo duża potrzeba nie tylko germanistów, nie tylko znających język niemiecki, ale także fachowców, którzy znają język niemiecki, informatyków, budowlańców, mechaników, prawda? No jest duże zapotrzebowanie i przytoczę tutaj nawet słowa pana prezydenta miasta Opola, który skierował się do biskupa Czai, mówiąc: księże biskupie, niech ksiądz biskup powie o tym, jak ważnym jest nauczanie się, znanie tego języka, właśnie żeby znaleźć pracę na Opolszczyźnie. Więc cały czas my widzimy, jaka jest potrzeba i dlatego też jakby dążymy do tego. Ale zaraz, ja znam 8 słów po niemiecku, a mam pracę od 30 lat. No, panie redaktorze, nie każdy nazywa się górniak. Tak? Ej, proszę pana. Ja powiem tak. Ja jestem prezesem Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej i w tej chwili odczuwamy niesamowity deficyt pracowników ze znajomością języka niemieckiego. Naprawdę? A jak już się trafia, to przychodzi ten człowiek i mówi: no, minimum 5000 na rękę. Tak wygląda sytuacja. W Gliwicach nie potrafimy od kilku miesięcy znaleźć kandydatów do pracy. Na jakie stanowiska? Różne. To są menedżer projektu, wie pan, no, młody człowiek, który chce popracować, zna język, może w kilka miesięcy wdrożyć się w te projekty. To są projekty, wie pan, różnego rodzaju na styku polsko-niemieckim. Więc... Panie pośle, a czym pan tłumaczy tę sytuację? Czy to jest jakaś złośliwość rządu? Ja nie chciałbym tutaj podejrzewać o złośliwość. Myślę, że to jest taki wypadek przy pracy, ponieważ od 10 lat ten system bardzo dobrze funkcjonował, został zaakceptowany przez rodziców, przez dzieci, przez środowisko nauczycieli, a przede wszystkim przez organizatorów, czyli instytucje odpowiedzialne za edukację, głównie samorządy, prawda? I jeden z rodziców, dopytując się o szczegóły, jakby spowodował, że w Ministerstwie Edukacji, a tam nastąpiła w ostatnich miesiącach zmiana kadrowa, osoby, które przez lata zajmowały się problematyką nauczania mniejszościowego, poszły na emeryturę, przyszły nowe osoby i nie do końca znające jakby tło tej sprawy, no, powiedzieli: no, jest to niemożliwe, nie można łączyć. Takie pismo poszło do kuratora śląskiego. Czyli rozumiem, ślad że to jest tym, do rozwikłania. Ślad za tym, ja myślę, że tak. Wie pan, ja razem z panem Rafałem Bartkiem byłem u pani minister Zalewskiej. Mhm, tak. Wyszliśmy bardzo zadowoleni, mówimy: o, będziemy na pewno mogli znaleźć wspólne rozwiązanie. Przeczytałem w gazetach, że wyszliście bardzo niezadowoleni. Nie. Ze spotkania wyszliśmy zadowoleni, bo pani minister powiedziała: tak, musimy znaleźć pewne przejściowe rozwiązanie
i siadamy razem, szukamy rozwiązania docelowego, bo wie pan, my nie jesteśmy znowu jakimś betonem, który mówi nie, bo nie, tylko mówimy, uważamy, że tu się robi w tej chwili poważny problem i ze szkodą dla dzieci, i organizacyjny, natomiast jesteśmy otwarci o tym, żeby porozmawiać, jak ten problem rozwiązać. Myśmy nawet, pani minister, proponowali pewne rozwiązania. Pani minister panie to przyjęła. I o tych rozwiązaniach porozmawiamy już na antenie Radio Opole 2 oraz radioopole.pl. Czas się po prostu kończy. Właśnie, panie pośle, jakie zaproponowaliście rozwiązania konkretne? Znaczy, wie pan, przede wszystkim zaproponowaliśmy, abyśmy usiedli wspólnie do stołu i między innymi były propozycje, które miałyby spowodować jasność co do nauczania języka niemieckiego jako języka mniejszości, ale też z pewnym jakby, z pewną propozycją przyszłościową, czyli możliwością zdania egzaminu przez młodzież, prawda? Mhm. I uznania tego egzaminu, i zwolnienia z egzaminu z innego języka obcego. Z obcego. Ja mam bardzo proste rozwiązanie, które miałoby tutaj dwa efekty. Jaka była reakcja? Pani minister na pierwszy moment zareagowała alergicznie, ale później pomyślała i mówi, to jest jakieś alergiczne. Wie pan, to się mówi zawsze, nie, albo tam jakieś takie od razu taka reakcja. Natomiast po chwili powiedziała, warto by się było nad tym zastanowić, bo myśmy wskazali, że w tego typu rozwiązaniu mielibyśmy jeszcze jedną rzecz. Mielibyśmy możliwość formalnego stwierdzenia poziomu nauczania języków. Egzamin zawsze jest takim prawda, elementem, który sprawdza, jaka jest znajomość tego języka. No, ale po jakimś tam czasie doszło do sytuacji takiej, że przy moim spotkaniu z pani minister mówi, kurator jest w tej chwili odpowiedzialny, ma stosować prawo, więc ja pytałem, to jakie jest to prawo? Jeśli 10 lat temu ministerstwo wydało stanowisko, to co się stało, jeśli to prawo w tym obszarze się nie zmieniło? Bo ono się nie zmieniło ani w ustawie o systemie oświaty, ani nie zmieniło się w rozporządzeniu ministra edukacji, jeśli chodzi o nauczanie w poszczególnych latach. Co się stało? Nie potrafił nam nikt odpowiedzieć, w związku z tym, a czas, wie pan, nagli, bo tutaj czas działa na niekorzyść i rodziców, dzieci, nauczycieli i organy prowadzące, bo proszę sobie wyobrazić, że dzisiaj ma pan sytuację taką, że naraz pojawia się grupa uczniów, którzy deklarują naukę języka niemieckiego jako ojczystego, nie można połączyć to z językiem obcym i w małej szkole przychodzi do tego, że muszą poszukać po pierwsze, zwolnić tego nauczyciela, który uczy tego niemieckiego jako obcego i poszukać nauczyciela do francuskiego, hiszpańskiego, czy jeszcze może rosyjskiego. Wie pan, absurd totalny, a dezorganizacja niesamowita. Pan kurator powiedział, że tego typu zabiegi mogłyby nawet dotknąć około 300 nauczycieli nauczających języka niemieckiego. Ale który pan kurator? Nasz opolski? Opolski, tak. Będziemy za 20 minut gościć, problem, więc największy problem myślę, że nam to wyjaśni jest dość tutaj jasno. U nas. No i wracając teraz do tej sytuacji, jaką mieliśmy, widząc, że nie ma reakcji ze strony Ministerstwa Edukacji, sami podjęliśmy pewne inicjatywy poproszenia o opinię prawną, prawda? Mm-hmm. Bo pani minister Zalewska powiedziała, że pismo, które wyszło z ministerstwa, nie jest żadną opinią prawną, prawda? Więc myśmy sięgnęli po kancelarię prawną, po pana profesora Grzegorza Janusza, pan powiedział, że mieliście aż trzy opinie prawne. I trzecia, najważniejsza, to jest opinia Biura Analiz Sejmowych, która bardzo wyraźnie tutaj wskazuje, że są różne podstawy, że nie ma przeciwwskazań, pokazując nawet przykład matur, bo wie pan, matury mają bardzo konkretny zapis, że mniejszości narodowe zdają egzamin z języka mniejszości jako egzamin maturalny i taki język nie może być jako egzamin z języka obcego. Czyli tak naprawdę ta młodzież musiałaby wybrać zdawanie egzaminu niemieckiego jako języka ojczystego.
Więc patrząc jeszcze na tą sytuację, no wyraźnie wskazujemy, że nie ma podstaw do tego, aby dzisiaj ingerować w arkusze organizacyjne w szkołach. Dziękuję panie pośle. Naszym gościem był pan Ryszard Galla, poseł mniejszości niemieckiej. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Radio Opole. Twoje sprawy. Twoja muzyka.